Witam w kolejnym odcinku Co Nowego Ekstra. W serii tej przyglądamy się dokładnie aktualnemu tygodniowi i mówię wam, co warto robić, żeby wycisnąć z tego tygodnia najwięcej jak się da. Na początku porozmawiajmy sobie o antycheacie. Jak wiadomo, na PC jest z tym ogromny problem i Rockstar raz na jakiś czas podejmuje jakieś małe kroki, żeby tą sytuację naprawić. I teraz pojawiła się rzecz dosyć znacząca. Jak informuje nas Sesfantu, Rockstar wprowadził update w swoich zabezpieczeniach. Od teraz możecie swobodnie reportować cheaterów. Do tej pory było tak, że jeżeli na przykład widziałeś, że gościu lata na godmodzie, respi miliard samochodów, zamyka ludzi w klatkach, ma miliardowy poziom, albo nawet miliardowy poziom, ale na minusie, jesteś w 100% pewny, że to jest gościu, który cheatuje, to kiedy odpalałeś menu do reportowania i go reportowałeś, to on dostawał do tej pory informację o tym, że wysłałeś reporta. Dostawał info, że hej, ten i ten gracz zreportował cię. I przeważnie w tych różnych modmenu była taka opcja, że hej, jak ktoś cię reportuje, crashuje mu od razu grę. Więc report cheatera wiązał się z tym, że zamykała ci się gra. Tak to do tej pory działało, ale teraz Rockstar coś zmienił i cheater nie będzie dostawał informacji o tym, że został zreportowany. Więc możecie teraz śmiało reportować cheaterów i liczyć na to, że Rockstar coś z nimi zrobi. Dodatkowo warto wspomnieć, że Tesfantu w innym wpisie wspomniał, że dopiero wraz z wejściem aktualizacji San Andreas Mercenaries, która dodana została, warto powiedzieć, że 13 czerwca 2023 roku, czyli mniej niż rok temu, została wprowadzona zmiana i reporty faktycznie zaczęły działać, bo szły na serwery Rockstar od razu po twoim reporcie. A przed tą aktualizacją było tak, że nie dość, że ten twój report musiał pokonać bardzo długą drogę, to cheater dostawał właśnie tą informację, przez co mógł cię skraszować od razu i report nie dochodził, że tak to powiem, do Rockstara. Więc podsumowując, reporty miały sens, ale dostawałeś crasha w ciągu ostatniego, powiedzmy, roku. Ale wszystkie reporty, które były przed 13 czerwca 2023 roku, były tak naprawdę zbędne. Marnowało się czas. Jedynie, że to powiem, można było wkurzyć cheatera, bo on dostawał informację cheater, a Rockstar nie miał z tego nic, bo ta informacja do Rockstara nigdy nie docierała. Dopiero teraz tak naprawdę działa to tak, jak powinno. Cheater nie wie, że jest reportowany, a Rockstar dostaje informację, że hej, ten gościu jest podejrzany. Więc śmiało możecie reportować od teraz każdego gracza, z którym jest coś nie halo, że tak to powiem. I Rockstar to przeanalizuje. Przejdźmy do kolejnego segmentu, rozdawnictwo. I w tym tygodniu jest strasznie dziwna sprawa, bo możecie zdobyć taką oto koszulkę. Koszulka HVY. Jest to marka pojazdów GTA. I żeby zdobyć tą koszulkę, musicie kupić pojazd tej marki. Czyli może być to BWP, Insurgent Pickup albo Czernobok. W zakupie tych pojazdów pomoże nam to, że aktualnie jest 40% zniżka na te trzy pojazdy, więc spoko. Ale problem jest taki, że ja na przykład, i pewnie wielu z was też, te pojazdy już posiada w swojej kolekcji. Więc jeżeli chciałem dostać koszulkę, no to muszę kupić powtórkę któregoś z tych pojazdów. A raczej jednego konkretnego, tylko i wyłącznie jeden pojazd jest w stanie kupić. Dlatego, że Insurgent Pickup możecie mieć tylko i wyłącznie jeden na konto. Czernobok, jeden na konto. Jedynie BWP jest pojazdem, który można kupować sobie wielokrotnie. Ale nie potrzebuję kolejnego BWP. I przy okazji jest to najdroższy z tych trzech pojazdów. Więc muszę kupić najdroższy z trzech pojazdów, dlatego że gra nie pozwoli mi kupić tego najtańszego. Dzięki, Rockstar. Umiecie w promocję. Co prawda, oczywiście, koszulka jest paskudna. Nie wiem, kto chciałby ją posiadać. Szczególnie za tak dużą cenę. To jest jedna z najdroższych koszulek w GTA, ale jak ktoś bardzo chce mieć jak najwięcej unikatowych przedmiotów, to nie ma wyboru. Trzeba kupić kolejne BWP. Przejdźmy sobie dalej. Do segmentu, co warto kupić. I tutaj akurat znalazło się kilka fajnych rzeczy,
Po pierwsze, najważniejsza chyba zniżka w tym tygodniu jest taka, że macie taniej o 25% złomowisko wraz z ulepszeniami. Jeżeli chodzi o lokalizację, no to macie moim zdaniem dwa wybory. Pierwszy, no to złomowisko w Strawberry. Dużo osób uważa, że to jest lepsza lokalizacja, ale ja sam osobiście uważam, że najlepszą lokalizacją jest złomowisko w La Puerta. Niestety jest to najdroższa lokalizacja, ale moim zdaniem przy okazji najlepsza, więc ja wam polecam tam to kupić. Jeżeli chodzi o ulepszenia, które warto sobie zamontować, to oczywiście kolor to jest akurat kwestia gustu. Możecie zostawić sobie standardowy. Jeżeli chodzi o zniżki branżowe, moim zdaniem raczej nie warto. Zmniejszy wam to koszt naprawy waszych pojazdów w Rosso z Customs, a tego raczej nikt nie robi, bo lepiej wezwać po prostu pojazd od nowa i będzie już naprawiony. A druga ważniejsza sprawa, no to zmniejszy wam to koszt odzyskiwania pojazdów w morsach, że tak to powiem. Czyli wiesz, zniszczy ci się pojazd, na przykład opresor dwójka, no to dzwonisz sobie do nich i normalnie z takiego opresora płaciłbyś za naprawę 10 tysięcy. Ale z tym ulepszeniem będziesz teraz płacił za każdy pojazd, który został zepsuty, o połowę mniej. Czyli w przypadku opresora będzie to 5 tysięcy. Więc jeżeli dużo niszczysz pojazdów, to może to będzie ci się opłacać. Kolejne ulepszenie, wóz holowniczy, tutaj masz dwa warianty. Jest wersja zwykła, a także wersja gruchot. Nazwa może lekko mylić, bo prawda jest taka, że różni się ten pojazd tylko i wyłącznie wyglądem. Zastosowanie, a także osiągi ma dokładnie ten pojazd takie same. Po zakupie holownika będziesz mógł odpalić specjalne misje, w której będziesz musiał odholować pojazd. Po rozbiórce tego pojazdu u ciebie w złomowisku dostaniesz za to pieniądze. Za rozłożenie, a także pasywny dochód do twojego sejfu. Więc moim zdaniem warto holownik posiadać. Dalej jest sejf ścienny, który pozwoli ci przechowywać większą ilość gotówki. Normalnie możesz mieć 100 tysięcy właśnie z przychodu, z tego złomowania. A kiedy masz sejf ścienny, to będziesz mógł tam uzbierać do 250 tysięcy. I ostatnie ulepszenie, pracownicy, dzięki nim będziesz rozbierał pojazdy dwa razy szybciej. Będąc szczegółowym, bez pracownika jeden samochód rozbiera się 96 minut, czyli 2 dni w diecie online, a z tym pracownikiem będą one się rozbierać 48 minut, czyli 1 dzień w diecie online. To nie jest poranie do tego biznesu, więc jedynie wspomnę, że na złomowisku zarabiasz dwa sposoby. Pierwszy, podstawowy, kradzież pojazdów. Co tydzień masz możliwość kradzieży 3 pojazdów. I powtarzam, 3 pojazdów na jeden prawdziwy tydzień. Co czwartek te pojazdy się resetują i średnio z kradzieży tych pojazdów zarobisz coś koło miliona. Powtarzam, za kradzież tych pojazdów, wszystkich 3. Pojazdy i ich ceny zmieniają się co tydzień, więc trudno powiedzieć dokładnie, jaki jest tego zarobek, ale jak mówię, jest to coś powiedzmy koło miliona. Drugi sposób na zarobek to holowanie pojazdów. Wymaga to oczywiście kupionego holownika i pieniądze tutaj dostajesz za odholowany, a następnie rozebrany przez twoich pracowników pojazd, a także jeżeli robisz to w miarę regularnie, to do twojego sejfu będzie wpadać dodatkowy pieniądz. Przejdźmy teraz do pojazdu, którymi warto się zainteresować. I na pewno takim pojazdem jest Insurgent Pickup. Nie dość, że dostaniecie koszulkę, to także przy okazji będziecie mieli całkiem niezły pojazd, a raczej jeden z najlepszych pojazdów, który każdy powinien posiadać. Po zakupie dostajecie co prawda pojazd Pegasusa, więc nie jest zbyt fajnie, ale kiedy tym pojazdem udacie się do jakiegoś warsztatu pojazdów specjalnych, czyli na przykład warsztat w Avengerze, warsztat w MCO, to tam macie możliwość przeróbki tego pojazdu na wersję custom, która jest o wiele lepsza i ma mnóstwo opcji modyfikacji. Co prawda, wiele z nich będzie pewnie dla was zablokowanych, bo wymagają one zrobionych badań w bunkrze, ale nawet w tej wersji standardowej custom ten pojazd jest przepotężny, a z ulepszeniami, które sobie prędzej czy później odblokujecie, będzie jeszcze lepszy. Ten pojazd każdy gracz powinien posiadać. I ostatni pojazd, który warto się zainteresować, to Ignus bojowy. Ale niestety jest to pojazd dostępny tylko i wyłącznie na konsolach najnowszej generacji, czyli PS5, a także Xbox Series. Więc nie będę mu za wiele czasu poświęcał, ale powiem tyle. Jeżeli grasz na tych konsolach, to jest najlepszy super samochód w całej grze. Ma ulepszenie HSW i wymiata. Nie ma lepszego super samochodu niż ten pojazd, więc bierz. Przejdźmy do kolejnego segmentu, darmowy pojazd. Przez ostatnie 2 tygodnie w co najmniej 3 filmach informowałem was o tym, że jest do odebrania 8F Drafter, a raczej jest możliwość zapisania się
na odbiór darmowego samochodu. Więc jeżeli przegapiliście, no to musicie uważnie oglądać moje materiały. Ale wracając do tematu. Jeżeli zrobiliście to, co trzeba, jeżeli zapisaliście się na odbiór tego samochodu w poprzednich 2 tygodniach, no to teraz macie na Legendary Motorsport do odebrania darmowy samochód 8F Drafter. Za totalną darmożkę możesz ten pojazd sobie w tym tygodniu odebrać i tylko i wyłącznie w tym tygodniu. Wraz z wejściem nowych zniżek, nowych premii, ten pojazd już nie będzie darmowy. Więc odbierz go najszybciej jak się da. Teraz możemy przejść do segmentu Tak Zarobisz. I tutaj niestety muszę powtórzyć słowa z poprzedniego materiału, z naszej pięknej serii cenowego ekstra. W tym tygodniu nie zarobisz. Nie ma ani jednej premii, która daje jakikolwiek zarobek. Jedyna rzecz, która jest warta uwagi, i to właśnie podkreślę, jak sobie jest ten tydzień, jeżeli chodzi o premię, to to, że jest wyzwanie tygodnia, które każe ci zagrać 6 wyścigów driftowych. I trzeba je tylko i wyłącznie zagrać. Nie trzeba wygrywać, wystarczy zagrać. Więc można odpalić te wyścigi kompletnie solo. Ja wam polecam mapę szerokim łukiem. Ustawiacie następnie tam liczbę okrążeń na jedno. I w ten sposób w mniej więcej 10 minut zagrasz 6 wyścigów, za które dostaniesz nagrodę za wyścigi oczywiście, a także dodatkowe 100 tysięcy za wyzwanie tygodnia. Oczywiście nie jest jakiś ogromny zarobek, ale jeżeli to zaczyna, no to moim zdaniem warto tym tematem się zainteresować, bo można zrobić to kompletnie solo w 10 minut. Stoka na sam początek, przyjemna jest to sprawa. I został nam ostatni segment do obgadania, naprawione błędy. Więc tak, lecąc po kolei. Został naprawiony błąd, który blokował nam w menu interakcji zakładkę postać po ukończeniu nalotu na farmę Cracking Bell. Rockstar niestety walczy z glitchami na stroje i właśnie to było ich rozwiązanie. Zablokowali nam możliwość zmiany stroju podczas napadu, żeby nie dało się wykonać glitcha, ale tak to naprawili, że te menu było zablokowane nawet po ukończeniu napadu. Czyli wracaliśmy na sesję, a dalej menu interakcji zakładka postać było dla nas zablokowane. Brawo, Rockstar. No teraz to naprawili, powiedzmy. Dalej, został naprawiony glitch, a raczej obejście do glitcha na zapisywanie stroju z nalotu na farmę Cracking Bell. Po raz kolejny walczą z glitchem na stworzenie jakiegoś ciekawego stroju. Absolutnie nie wiem po co. Komu to przeszkadza, że ktoś był w stanie zapisać strój z napadu, czy tam nalotu? No come on! Chyba po prostu gościu musiał coś odbębnić w pracy, więc postanowił, że załata glitch, który nikomu nie przeszkadzał. Absolutnie nikomu. No i oczywiście standardzik, został naprawiony glitch na kopiowanie pojazdów w warsztacie samochodowym. I proszę Państwa, to tyle.